Wszyscy mieszkańcy Gorzowa mogą zauważyć, że Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej na ulicy Wyszyńskiego zmienia się. Zmienia się dlatego, że prowadzimy w tej chwili budowę, rozbudowujemy budynek. Zniknęła część, stara część kondygnacji. W tej chwili budowany jest trzypiętrowy budynek, który swoją bryłą będzie przypominał ten, który już od pewnego czasu stoi, w którym znajduje się między innymi stanowisko kierowania Komendanta Wojewódzkiego. Na chwilę obecną trwają prace, które na szczęście dosyć szybko postępują, nie mamy żadnych opóźnień, a zgodnie z umową, zgodnie z planami, pierwszy etap, a więc wybudowania tego budynku, który widać od strony ulicy Wyszyńskiego, zostanie zakończony pod koniec przyszłego roku, natomiast całość budowy powinna być zrealizowana do listopada, grudnia roku 2025, dlatego że po tym pierwszym etapie nastąpi kolejny etap w postaci przebudowy tutaj w środku parku, gdzie będą stały samochody, a właściwie parkingu, który będzie również w odpowiedni sposób przystosowany, rozbudowany po to, żeby można było swobodnie przetrzymywać pojazdy, ale przede wszystkim obecny budynek, stary budynek Komendy Wojewódzkiej zostanie również przebudowany. Tutaj będą znajdować się przede wszystkim sale szkoleniowe, również będą części magazynowe. Wszystko przede wszystkim po to, żeby ułatwić pracę strażakom, żeby poprawić komfort, ale również dla samych mieszkańców będzie osobne pomieszczenie, chociażby dla petentów, gdzie petenci będą mogli przyjść, złożyć odpowiednie dokumenty w wydzielonym do tego typu pomieszczeniu.